Way back, w głowie mam flashback, dla najlepszych wspomnień playback. Biegnę po szczęście w tym całym zamęcie. Ewenementem nie jestem, że chcę więcej. Mieć tyle, ile udźwignął moje ręce. Chłonę wiedzę hip-hopu, krok po kroku. Zamknięty studio sam, 4-8 jak na dołku. Z fajek został tylko popiół. Wersy na kartkach pokreślone, nawinięte do mikrofonu. Uszy zmęczone dźwiękami, bitami, wtyczkami. Przy miksie interfejs tak rozgrzany, że tej nocy stał się grzejnikiem. Telefon wyciszony, leży gdzieś w kącie. Kilka połączeń wiadomości. Jak skończę to oddzwonię. Sorry, dziś mnie nie ma. Bora wciągam jak kreski, palce pobrudzone tuszem. Teraz nie brakuje weny, nie wiem który pisze numer. Emocje buzują we krwi, muszę znaleźć jakieś ujście. Strumień euforii w kurwie, nieskażone źródło treści. Wśród wylewu tych ścieków stawiam kilka odstępów od całej otoczki. Nie stawię w jednym szeregu obok sezonowej mody. Jakim zajawka się skończy, ja dalej będę pisał, nagrywał, tworzył. Wspierał młodszych z potencjałem, by rozwijać się mogli. Nie tylko dla siebie inwestuję tyle forsy. Chłonę doświadczenie od bitów do realizatorki. Być samowystarczalnym, umieć każdy proces zrobić, by w przyszłości to nie było jako hobby. Połączyć pracę z pasją, mieć satysfakcję, że do wszystkiego doszedłem sam. Mimo trudności się nie poddałem. Właśnie tak. Hip-hop to nie tylko kultura. Rap to nie tylko muzyka. To tle, którym oddycham. Bicie serca w rytm BPM bitu. Suma summarum istnienia mego meritum.